Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak można na różne sposoby zapisywać dzielenie. Robiliśmy to już kiedyś w odniesieniu do mnożenia. Tak samo jak mnożenie, również dzielenie można zapisać na różne sposoby. Żeby było łatwiej, pokażę Wam to na przykładzie 18 skrzynek, które ułożone jedna na drugiej są za wysokie i łatwo się przewracają. I lepiej taki wieżowiec podzielić na dwa mniejsze, równe, które się nie przewracają. Zacznijmy od ułożenia skrzynek. Żeby się dowiedzieć, po ile skrzynek mamy układać w każdym pionie, musimy ilość skrzynek, czyli 18, podzielić na 2, bo mamy ułożyć je w dwóch stosach. Czyli dzielimy 18 na 2. Zapisałem to tak, jak robiliśmy to w poprzednich filmach, czyli używając dwukropka. Ale można też takie dzielenie zapisać jako ułamek, czyli 18 drugich. Albo w przypadku dzielenia pisemnego 18 dzielone na 2 i u góry kreska. Możecie też spotkać jeszcze dwa sposoby zapisywania dzielenia. Zamiast dwukropka taki znak 18 dzielone na 2 albo też postać ułamka może być trochę zmodyfikowana i kreska ułamkowa może wyglądać tak 18 drugich. Wróćmy do skrzynek. Zanim obliczymy, ile to jest 18 podzielone na 2, zastanówmy się, co to znaczy, że chcemy 18 skrzynek ułożyć w dwa równe stosy. Narysujemy sobie 18 skrzynek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I mamy z nich uzyskać dwie równe piramidy. Jeżeli chcę mieć z tych 18 dwie grupy, tak żeby w każdej była taka sama ilość skrzynek, to mogę spojrzeć na ten rysunek i z jego górnej części zrobić pierwszą grupę, a z jego dolnej części drugą grupę. No i mamy dwie równe grupy. Ile mamy skrzynek w każdej grupie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w dolnej grupie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli podzieliliśmy 18 skrzynek na dwie równe 9-skrzynkowe grupy, czyli 18 podzielone na 2 równa się 9. 18 drugich równa się 9, 2 w 18 mieści się 9 razy, 9 razy 2 równa się 18, 18 minus 18 równa się 0, reszta 0, 18 podzielone na 2 równa się 9, 18 podzielone na 2 równa się 9.